Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Moi drodzy, poprzednio przeszedłem się troszkę właśnie po wiosce Boney, ale wróciłem też jeszcze do pochłoniętych ruin Murt, gdzie wykonałem gest przy pewnym NPC-u i nawiązała się między nami walka. Następnie trafiłem właśnie do lochu Boney. A więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak poszła mi ta walka oraz co czeka nas w lochu Boney, to koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek. Ale zdradzę wam tutaj kilka rzeczy, ponieważ zdobyłem w lochu Boney kilka ciekawych rzeczy. Między innymi cały set nocy, ale ja wezmę chwila, gdzie są tarcze? Czyli powinienem zjechać w dół, tak? Dobra. Zdobyłem między innymi set nocy i tarczę nocy. Jeżeli tutaj widzicie, ma ona też unikatową umiejętność, zemstę nocy. Uwalnia nocny mrok wypełniony magiczną mocą. Użyta tuż po zablokowaniu ataku, sprawi, że jego moc zostanie wchłonięta, co zwiększy siłę twojej umiejętności. Okej, to jest właśnie tarcza nocy, taka malutka. Kurde, wait, co? Myślałem, że ona zrobi jakieś parowanie. A, czyli ona wyrzuca jakiś promień z siebie, okej, czyli można nią blokować. Po prostu, ona wchłonie jakąś tam moc, prawdopodobnie, a później ze zwiększoną siłą zrobi coś takiego, okej. Natomiast ja tutaj wracam do swojej pieczęci, ale zdobyłem jeszcze między innymi właśnie przedmioty od tamtego NPC-a, z którym walczyłem. Był to właśnie Donny? Suchy liść? No i mamy tutaj sztukę walki suchego liścia. Cholera, czy oni mi tutaj robią symulację tego, co mam za oknem? Kuźwa, u mnie też pada. Właśnie, no i mamy tutaj dokładnie taką pięść. No niestety, suchy liść nie miał nawet okazji w ogóle zaatakować. Tak więc zobaczmy, tak wyglądają ataki R1, trzymając jego broń w jednym ręku. To jest R2. Zróbmy też kombo przytrzymując R2. Bang! Bang! Okej. A jak to wygląda? A jak wygląda specjalna umiejętność? O kurde, co? A, to jest takie uderzenie z ręki, tak? Takie. O kurde, takie prawie że uderzenie miękka dłoń z klanu Hyuga. Coś takiego. Jeżeli oglądacie Naruto, to wiecie, o co chodzi. Nie to? O, dobra. Ale weźmy to w obie ręce. Okej, kurde, fajne kombo. Czy on robi takie a la Kamecha? No, a la Kamecha robi postać na samym końcu ataku z R1. Tak. Dobra. Kombo R2. Okej. No i o! L2 jeszcze można przytrzymać. To jest takie krótkie kliknięcie. A tutaj przytrzymanie. O kurde. Moment, ja to muszę zobaczyć też, jak to wygląda. Ojen, ale wow, panie. To jest cała fala uderzeniowa.
Nie no, naprawdę to wygląda bardzo fajnie. Podoba mi się ta broń. Kurczę, gdzie jest... A, jeszcze moje ostrze jest wyżej. A to co to jest? A, dobra, są te... czakramy chyba jednego z nowych przeciwników tutaj. Okej, ale ja wracam tutaj oczywiście do swojego ostrza bluźnierców i przenoszę się teraz z powrotem do wioski Boney. Dobra. Dajcie mi tej sekundkę. No dobrze. I oznaczę, że kieruję się tutaj. Nad swój tysi z drogi. Nie mam na was czasu. Fuj. Dobra. Cheated. Dobra. Czas przejechać przez ten most. Niech ja tylko zobaczę na ekran komputera. Przez OBS-a? No nie no. Jak wygląda jasność? Bo poprzedni odcinek był bardzo ciemny. Faktycznie, już raczej z tamtym nic nie zrobię. Nie uda mi się podbić jasności. Przepraszam za to. O, Zębaty Beach. A ja jestem gdzie? Smagająca! A, no dobra. Znalazłem beach. Smagająca chata. Hehe. Dobre. Takie śmieszne. Smagnięcia bicze. Uff. O, tam jaka kolejna chata na dole. Heh. Hop. Dobra, co mnie czeka tutaj? I bum, most się zwala. Łooo, ale Bobie jazda. Normalnie jak w DS3. Tylko że... Nie, w DS3 to my sami rozwalamy most, a nie on sam siebie. Taka jazda. Ups. Co jest? To coraz bardziej grzmi. Co się... Gdzieś przełamany został wielki... Co? Co jest? Hej, o kiego tu chodzi? Totalnie nie rozumiem, co się tutaj dzieje. Czyżby tutaj chodziło o to, że ja po prostu zbliżyłem się do miejsca z bossem, który ma wielki run? Nie, co? A nie no, muszę przyznać, że to było dla mnie mega zagadkowe, co się właśnie wydarzyło. A, właśnie, no i tam, czy ja coś chciałem jeszcze dokończyć? Wątek tego przyciemnionego obrazu? No nie no, po prostu mogę was za to przeprosić. Niestety już nic nie zrobię i tyle. Mam nadzieję, że kolejne materiały nie będą miały takiego defektu. A jeżeli ten też będzie miał jakiś defekt, to jeszcze spróbuję coś tutaj pozmieniać. O! O! Popioł wojny, wściekłe zwierzę. To nie są popioły wojny, to jest po prostu zwykły wilk.
machnąłem Wilickowi przed noskiem. Nieźle. Po prostu zaskoczył mnie, myślałem, że się na mnie rzuci. Rzucić się miał na mnie skurkowana, a nie tak stanąć nagle dęba. Przebiegłe wilczysko. Kso! A co ja znajdę tutaj? Hop. Na tej skale. Też jakieś wilczki. Dobra, spadam stąd. Dobra, to... Ten wrzask ptaka trochę mi przestraszył. Czy tego zwierzęcia innego. Nie spodziewałem się tego tutaj. Po prostu, nie zwróciłem na to uwagi. Słyszę coś dużego, że tutaj się jest w okolicy. Jakieś ciężkie kroki słyszę czyjeś. Dobra, wilczki, nie przeszkadzajcie sobie. Ja nie chcę też waszej zguby specjalnie teraz. Ale jak wejdziecie mi w drogę, to pożałujecie, nie? No jasne, świecznik. Tym razem jestem na niego gotowy. Znam cały utwór. Niestety jest bardzo krótki. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Dobra, pa pa. Gdzie ja lecę? A co to się podjakubaniało? Chyba właśnie to. Co? Ej, czy mi się wydawało, czy on skoczył praktycznie tam na górę do mnie? Dobra, panie. Ale teraz tej pana to nie chcę. Ale czy pan mnie słyszy? Proszę mi zostawić. Ja tutaj na razie nie chcę zwady. Zaraz się z sobą rozprawię tych świeczników. Fuu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 
Aj! Uff. Zostaw mnie! Uff. Chyba mnie zostawił.
Jakaś łaska, czy łaski bez? O, i tego właśnie potrzebowałem. No to lecimy na świeczniczek. Dobra, wiesz co? Najgorsze jest to, że nie mam pojęcia od kiedy śpiewać tę piosenkę. Bo to chyba będę robił już zawsze. Ej, co jest? Aha, muszę go pokonać solo. No dobra, dam radę. Tylko czemu ja nie mogę... Halo, czemu ja nie mogę na niego nakierować? Tworzenie przedmiotów, co? Łody! Dobra. Wiecie co? Jednak... ta iskiereczka jeszcze szybko nie zgaśnie. Czy ktoś mi powie, czy ja mam w ogóle jeszcze jakieś życie? Aż bałem się sprawdzić stan swojego zdrowia. Pewnie zostałem na jednym kapsie. Huhuhu. O! Czy ja nie szukałem tutaj wcześniej łaski i jej nie zauważyłem? Ale porażka. Kurde, w podpowiedziach tam było, że przyda się tworzenie. Co ja mogę sobie tutaj w ogóle wytworzyć na niego? Przedmioty do rzucania, coś z wody z tą związane. Ogień chyba na niego nie podziała, tak mi się wydaje. Wieża Raba co? Rabata.
Oj, chwila, coś mi się kabelki tutaj po... poplątały, chyba wszystko jest w porządku. To nie mogło być tak proste. No, chwila. Ja spadłem centralnie na sam dół, tak? Tutaj właśnie wszedłem. To jak dostać się? Do środka wieży Rabata. Tu przyda się oświecenie. Co? Czemuż to nie działa? No nie. Co jest z tą wieżą nie teges? Kurde, same problemy mam w tym odcinku. Jeszcze nic konkretnego nie zrobiłem. Minęło 20 minut, a ja tylko jadę na kuniu, na koniu. Gościniec z dzielnicy kościelnej. Co to za dziwaczny krąg? Okej, tak sobie mogłem wgalopować do zamku, tak?
kidding me? Nie, no to tylko przerażające, że ja tak sobie mogę tutaj przyjechać po prostu. Wo! Dobra, koniec przejażdżki. Wejście do dzielnicy kościelnej. Co? Donjon? Cienia? Nie rozumiem. Czym jest donjon? Nie znam tego określenia, totalnie. Se wymyślili, kuźwa, skakanie po dachach. Jeszcze małe krabiska. Powiedzcie, że oni tylko żartują. No co jeszcze? Co to się odwala? Co jest w tej cholernej wodzie? Co się tutaj dzieje? Nagrobna konwalia. Serio myślicie, że wrócę tą samą ścieżką? W życiu! Wiem, że jestem głupi, ale nie aż tak. Tak, to są te wybuchające skurczywyki. Skurczybiki, co wybuchają. What the? Au. Dobra. Odcinek dobiega końca. Ja spróbuję wrócić po swoje runa. Po prostu wrócę po swoje runa i jeszcze... Kurde! No, teraz to, żebym odwalił. Ile straciłem run? Nieważne. Mam przecież maksymalny poziom. Nie obchodzi mnie to. No!
Znowu to samo zrobiłem, poważnie. Znowu za późno krzyżyk wcisnąłem. Państwa żegnam. Odwal się. Padaj. Żar mesmera. Kurde, czemu on wygląda już mega jak mesmer? Tylko nie mówcie mi, że kuźwa to jest zamek mesmera. Że on jest tutaj bossem. Boże, naprawdę, nie mówcie mi tego. Ja nie chcę tego wiedzieć, jeżeli dostanę w komentarzu jakąś... jakiś spoiler tego typu... się wkurzę. Od nikogo nie chcę takiej informacji. Co to cholera jest? Co znowu było? Nie widziałem. Forge. Czy to jest Anor Londo? No jeszcze powiedzcie mi, że zaraz tutaj będzie jakiś łucznik, cholera. No nie, no bawię się w Anor Londo, no. Z jedynki. No wzięli i bawią się dranie w Anor Londo. Kuźwa, którędy iść? Czy jest sens w ogóle ruszać gdzie indziej? Dobra, to jest za stromo, żeby się poruszać. Czyli tylko w dół. Kurde, mówiłem, że to ma być końcówka odcinka. Że już mam kończyć. I chciałem jeszcze iść w jedno miejsce. Znaczy wrócić do tego... tego chciałem. Do tego świecznika jeszcze chciałem wrócić na chwilkę. Ale cholera, już jak widzę, że się wpierdzieliłem w takie bagno, to jednak tego nie zrobię. Jeszcze chwilę tu pobiegam. Która jest godzina? Cholera, nie no, muszę kończyć. Mam 3 minuty. Dobra, moi drodzy. W takim razie, wydawało mi się, że mam więcej czasu. Jeżeli jesteś ciekawi... Cholera, poważnie. Please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Też mi przypomina scenę z... chyba właśnie Dark Souls 3 też. Tego... ojeny. Jak się nazywał ten gościu z DLC-ka? Boss...
główny boss DLC-ka do Dark Souls 3. Chwila. Dark Souls 3 DLC boss. Gael, właśnie. Slave Knight. Ojenne, kurczę, jak to było? Gael, rycerz sługa, uwięziony wojownik, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie, moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, co wydarzy się w kolejnym odcinku, koniecznie bądźcie bieżąco z tą serią Zagrajmy. Zapraszam do obejrzenia też poprzednich odcinków tej serii. Bycie na bieżąco z serią Zagrajmy w God of War Wstąpienie, która właśnie się też pojawiła na moim kanale. To będzie drugi, za 2 godziny pojawi się drugi odcinek z tej serii. A także zapraszam was do obejrzenia poprzednich serii Zagrajmy, które już na swoim kanale też opublikowałem. Dodatkowo zapraszam was do bycia na bieżąco z serią poradników Warframe, a ja już kończę ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za jego obejrzenie. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.